No dzień dobry. Mamy kolejny dzień zjedzania buson i z małą odmianę, jeżeli chodzi o temperaturę. Mamy dzisiaj tylko 20 stopni. No ja teraz mogę już powiedzieć oficjalnie. 30 września, ostatni vlog z Busan. Zaczynamy zabawę. Ponieważ dzisiaj delikatnie pada, jest trochę chłodniej, trzeba zacząć od jakiegoś przyjemnego śniadanka. Więc będzie dzisiaj koreański tost. No więc, jak widzicie, pada dzisiaj. Ale pora na szybką recenzję koreańskiego tosta. Tak jak widzicie na przebitkach, jest to tak naprawdę taki malutki lokalik, gdzie jest naprawdę sporo ludzi i trzeba długo czekać, żeby w ogóle dostać tego tosta. Natomiast jak się już go dostanie, dostajecie dwie takie połóweczki. Możecie zamówić sobie specjalną wersję, która ma wszystko. Taką opcję jadłem, czyli jajko, w którą wbite są, raczej wmieszane są warzywa, w tym przypadku trochę sałaty. Czasami jeszcze się dodaje marchewki, w tym akurat konkretnie nie. Chlebek stostowany, posmarowany majonezem i keczupem, trochę tej mielonki znanej koreańskiej, sera. Rzecz taka dosyć mała, ale smakowo bardzo dobra, bardzo przyjemna, zapycha tak delikatnie, natomiast myślę, że żeby się tak najeść, trzeba by takie dwa wsunąć. No i taka przyjemność fajna, natomiast niestety przez to, ile się czeka, to warte do spróbowania. Ale czy tak na co dzień? No jeżeli nie trzeba byłoby tyle czekać, to na pewno, bo smakowo super. No to też zależy od tego, czy ktoś lubi jajko. Na przykład Krzysztof nie chciał i moim zdaniem to jednak odbierało dużo i w przypadku tego tosta jajko stanowi część centralną. Może na moje preferencje troszeczkę zbyt mocno zbite, ale to też kwestia moich podobań. No, zobaczymy, jak się z nagrywaniem przez ten parasol, raczej deszcz, bo to troszeczkę utrudnia i ujmuje z kadru. Nie chcę, żebyście widzieli tylko moją twarz i parasol. Nie wiem, co gorsze. No więc tak, dwie sprawy najpierw. Po pierwsze, byliśmy w jednej kawiarni i założyłem tam taki mały polski akcent w postaci mleka marki Łowicz. I to mnie rozbawiło. Druga rzecz, na ulicach zarówno w Seulu, jak i w Busan widać te małe owoce, które teraz widzicie na ekranie. To tak śmierdzi, że aż dziwię się, szczerze mówiąc, że tego nie zbierają. To jest jedna rzecz. No i trzecia rzecz, jedziemy do UN Memorial Park, czyli miejsca, które jest poświęcone żołnierzom zmarłym podczas wojny koreańskiej. Żołnierzom, co ciekawsze, nie tylko koreańskim, ale tym, którzy byli członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to jedyny w świecie memoriał dla tych żołnierzy. No i postaram się wam to troszeczkę pokazać, czym to jest dokładnie. To taka mała pierdółka. I przy okazji poszukać akcentów z różnych krajów, bo podobno tam takowe są. No i jeszcze trzecia sprawa. A, czekajcie, już jesteśmy przy UN Memorial Park. No to zaraz wam opowiem, co to jest. Może nie jestem najlepszą osobą, żeby opowiadać ich historii, natomiast chciałbym wam pokrótce przybliżyć ideę tego miejsca. To żeby zacząć, jeżeli nie wiecie, czym była wojna koreańska, to pozwólcie, że pokrótce przybliżę. Starcie pomiędzy Koreą Północną, czyli Republiką Demokratyczną Ludową, i Koreą Południową, czyli Republiką Korei, trwające 3 lata, było najbardziej krwawym konfliktem pomiędzy tymi dwoma krajami. Wojna przecież teoretycznie jeszcze się nie skończyło, natomiast w 1953, po 3 latach wojny, zdecydowali się podpisać tymczasowe porozumienie. Co jest w tym miejscu ważne, to to, że Korea Północna była agresorem i doszła już do samego Busan, jeżeli chodzi o dystans, jaki przybyli. I od tak naprawdę na poziomie tego, na poziomie, kiedy cały świat zorientował się, co się dzieje, Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecydowała się rekrutować ochotników, żeby pomóc młodemu i biednemu krajowi pokonać, czy raczej przezwyciężyć komunistycznego agresora. W tym wszystkim zginęło wielu żołnierzy z różnych krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych, Francji, Holandii, Tajlandii, Turcji, Nowej Zelandii, Kanady. Dokładnie z 22 krajów. I tu znajdują się groby części poległych. I w miejscu tym co roku odbywają się różne uroczystości mające być memoriałem, czy raczej, żeby to nazwać ładnie,
wspomnieniem osób, które oddały swoje życie za niepodległość i bezpieczeństwo Korei Południowej. Chociażby tureckich żołnierzy, ale jeżeli dobrze się przyjrzycie, to widać flagi innych krajów. Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii. Jak mówiłem, jest to dosyć nietypowa sytuacja. Rzadko kiedy jednak zdarza się, żeby tyle krajów interweniowało w jednej wojnie. O, to właśnie myślę, że też mogę pokazać wam flagi. Tak jak widzicie, powiewają flagi krajów, z których to żołnierze przyjechali. Niestety oddali swoje życie w zamian za istnienie Republiki Korei. Generalnie, żeby ten dzień był jeszcze zabawniejszy, to mam wrażenie, że zaczął mi się nie tylko psuć mikrofon zewnętrzny, ale i wewnętrzny, bo widzę po kanałach audio, że lewy kanał działa tragicznie. Złośliwe rzeczy martwych i technologia, która się po prostu chyba uwielbia psuć, niestety. No ale takie życie, moi drodzy, takie życie. A przynajmniej widok tego memoriału całkiem ładny. Wszystkie flagi zebrane w jednym miejscu, a obok ściana pamięci, jeżeli możemy tak to nazwać, z wypisanymi nazwiskami i imionami wszystkich żołnierzy, którzy zmarli w tej wojnie i byli członkami ONZ-u. No nic, no. Pozostaje mi tylko liczyć, że z czasem ten dźwięk się naprawi. Na razie wygląda to miernie. No ale co, no? Takie chyba po prostu jest życie. Czasem coś działa, czasem coś po prostu nie działa. Z kolei, jeżeli mogę już zrobić takie trochę smutne przejście, no bo jednak człowieka, który jest odrobinkę podirytowany całą sytuacją, no cóż, no, przejdziemy się kawałek do metra, potem pojedziemy do jednej z wyjątkowych świątyni, jeżeli chodzi o całą Koreę Południową, nie tylko Busan, bo jest to jedyna świątynia, która znajduje się nad wodą, dosłownie na brzegu, na klifie. A jak się nazywa, jak wygląda, co i jak, przekonacie się za chwilę. Wiecie, stało się coś absolutnie głupiego. Dopiero co nagrałem fragment, gdzie zirytowałem się na jakość dźwięku i na to, że przez to w tym UN po prostu no nie miałem siły. Martwiłem się tym, co się dzieje z tą kamerą. Więc zrobiłem szybkie przejścia. Też czuję, że nie jest coś, co... że nie jest to miejsce, które mógłbym wam jakoś niesamowicie pokazać, żebyście mieli też niesamowite doświadczenie, bo uważam, że warto po prostu tam przyjść, no jednak poczuć taką atmosferę rodzaju zadumy, coś takiego. No ale byłem na siebie wściekły, jeżeli chodzi o tą kamerę, że znowu to przestaje działać. Natomiast idę teraz po ulicy i nagrywając właśnie jak narzekałem, spojrzałem na ścieżki audio i wyrównały się z powrotem. I jestem zaskoczony i jednocześnie zirytowany i się roześmiany. Stąd mieliście taniec radości. No więc kolejny dzień, kolejna zabawa z autobusem. Niestety muszę to powiedzieć, ale koreańska kultura jazdy autobusem jest tragiczna. Koreańczycy nie przesuwają się, nie robią miejsca, a były takie przestrzenie w autobusie, że gdyby tylko Koreańczycy się zsunęli i zostawili ludziom trochę miejsca, to na spokojnie do autobusu, w którym siedziało 30 osób, dosiadłoby kolejne 10. O takim poziomie mówimy. I nie byłoby jeszcze sytuacji, że wszyscy się stykają, No nie wiem, no. Musieli mieć chyba przestrzeń osobistą. A sam kierowca też ananas, jeżeli chodzi o prowadzenie. Widzi, że ma czerwone światło, a hamuje dopiero tuż przed samym czerwonym. Więc ludzie po tym autobusie latają. Ja się generalnie zawsze w takich sytuacjach boję o sprzęt. Szczególnie z dzisiejszymi rozterkami. No ale co człowiek może zrobić? No, musi jeździć tymi autobusami, bo innego transportu nie ma. Seul w porównaniu do Jeju czy Busan to jest raj. A i tak tam źle jeżdżą autobusami. Szkoda gadać, szczerze mówiąc. Szkoda gadać. Jak w Korei rzadko widać tłumy, to tu przed wejściem do tej świątyni jest masa ludzi dzisiaj. Nie wiem, czy to wreszcie efekt tego Chuseok,
ale faktycznie człowiek się czuje, jakby było tutaj troszkę więcej ludzi niż zazwyczaj w różnych miejscach turystycznych w Korei. Dobra, czas na szybką recenzję surowego pancake'a, który widzieliście. Może obraz się troszkę lepiej też światła, jesteśmy właśnie na tle świątyni, natomiast tak. Słodkie, tłuste, nie za dużo sera, ale jednocześnie przyjemnie zapełniające. 3000 wonów, powiedzmy, że spoko cena, oczywiście to za 2000 to jest taka idealny, że tak powiem, mały snack. Natomiast nie mogę narzekać, jeżeli chodzi o jakby to, jak to napełnia i jak smakowało. Zjadłem to tylko trochę za szybko, bo było jeszcze gorące. Natomiast akurat był kosz przy okazji, więc wiecie, no trzeba korzystać. W Korei tych koszy jest mało. No teraz chodźcie, no chyba lecimy do świątyni, no. Świątynia Haedongkyeongkusa, proszę Państwa. Idziemy sobie zobaczyć, co i jak. Park park if you jump. Wiecie co, to chyba pierwsze miejsce, gdzie jest aż tyle ludzi. Szczerze mówiąc, czuję się wręcz przytłoczony. I kolejki, jakie są do czegokolwiek i ile my teraz w tej chwili idziemy, zresztą to, co widzicie ze mną, sprawiają, że to, no, czeka się. Coś, od czego się odzwyczaiłem w Korei, przyznam szczerze. Jak wam mówiłem, to co wyróżnia tą świątynię, to to, że tu jest woda, a tu budynki za mną. Jesteśmy dosłownie na klifie. Może nie jest to jakoś niesamowicie niebezpiecznie wyglądające z tej perspektywy, bo faktycznie jest to jakoś dobrze zabudowane, ale jesteśmy na samym brzegu. Jak się wychylicie, widać skały, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że sama świątynia nie jest tak jakoś niesamowicie przytłaczająca czy ciekawa w porównaniu do innych. I świątynia, którą już pokazywałem wam pierwszego dnia, robią przynajmniej na mnie znacznie lepsze wrażenie. Okej, oficjalnie ta świątynia zyskuje, ma lampiony. Tu w sumie są nawet ładniejsze, żeby wam pokazać. Zawsze to dodaje tego, nie wiem, wizerunku świątynnego, buddyjskiego dla mnie przynajmniej. Tylko akurat jeszcze w innych świątyniach nie widziałem. Malutki posążek Buddy. Jednak mało która świątynia może się takim widokiem pochwalić. Azjatycki smoczek. Pamiętacie te karteczki? Widzieliśmy je dwa dni temu w wiosce Gamcheon Village. W przeciwieństwie do kłódek, tutaj widzę, że na przykład są życzenia. Bardzo miło. I zresztą fajnie to wygląda, bo to wszystko jest w wspólnej gamie kolorystycznej, czerwieni i złota. Człowiek chodzi od paru dni po tych świątyniach, klifach, wioskach, że mu się zaczyna wszystko zlewać i jak teraz jest świątynia, która jest jeszcze nad klifem, czyli połączenie i świątyni i miejsca, po prostu tak jak ta wioska na przykład wczoraj, to wszystko łączy się w jedną taką całość. Trochę mnie to zaczyna bawić, szczerze mówiąc. To taka myśl, z którą musiałem się podzielić. Kolejne miejsce z karteczkami, taki uroczy tunel i szlak obok wody. Dowód na tłumy, jeżeli chodzi o ilość ludzi. Też. W pobliskim sklepie z pamiątkami możecie na przykład kupić sobie coś do picia. Czyli sos sojowy w postaci 1,8 litra w butelce. Widok na strefę mieszkaniową, wyjechaliśmy już z części świątynnej. Ja popijam sobie coś takiego. Mogę nawet polecić. Jest to niesłodkie, niegazowane, przypominające to, co teraz się pokazuje na ekranie. I z ciekawostek produkowała to Coca-Cola. A my teraz lecimy na ramen, jeżeli jest otwarty. No, bo może być oczywiście to, co wczoraj i może być zamknięte, natomiast jestem bardziej optymistycznie nastawiony, bo jak przyjrzałem ogólnie miejsca, to raczej dzisiaj, już 30 września, większość rzeczy jest pootwierana. Oby też tak było tym razem. Pierwszy znak jesieni, proszę Państwa. Niestety. Blok jedzeniowy trwa dalej, zanim nie zjecie, tak, ramen jest
japoński, nie koreański, ale trzeba jeść ciekawe rzeczy i ramen jest taką rzeczą. No więc opowiadając sobie trochę o tym, co wzięliśmy. Akurat to, co widzicie na ekranie, to jest zestaw ramen plus boczek i ryż. To wszystko kosztowało 10,5 tysiąca wonów. W tej chwili macie pokazane, ile to mniej więcej jest. Natomiast mówiąc o samym smaku tego wszystkiego, wydaje mi się, że jadłem w Polsce lepszy, jeżeli chodzi o ogólne doświadczenie, bo sam boczek i to jajko, które było widoczne, były niesamowicie dobre. Naprawdę. Delikatniutkie, ale jednocześnie bardzo wyraziste, smaczne. Czuć było dobry posmak w tym wszystkim. Z kolei, jeżeli chodzi o resztę rzeczy, na przykład bulion, to był ok, ale był dosyć jednowymiarowy, dosyć mocno powtarzalny w tym smaku. Czuć, że trochę męczył wręcz pod koniec. Nudle takie dosyć zwykłe, więc generalnie fajne, ale spodziewałem się może nawet czegoś bardziej wyrazistego, ciekawego. Natomiast nie ma co narzekać. Za taką cenę, która jest standardowego posiłku w ogóle w Korei, można się naprawdę dobrze najeść i zjeść coś, co przy okazji nie będzie słodkie z natury jako danie, co, tak jak już wam mówiłem, jest problemem Korei. Jeszcze jedna rzecz, co prawda odwrócone, ale żelki zero cukru od Lotte. O smaku brzoskwini i kiwi. Polecam. Całkiem smaczne. Takie jak trochę macie wrażenie, jakby były w pudrze, ale całkiem spoko. W porównaniu do jakichś niektórych smaków jak najbardziej ujdzie. Żelki, które przed chwilą zjadłem, były wyprodukowane przez Lotte. A zobaczcie, kto jest właścicielem tego budynku. Cebule. No i ładny widok mieszkaniowy. A tu ciekawostka. Największy budynek w Busan. Żartowałem. Chodziło o ten zwany Busan X The Sky. Miejsce, które oferuje również obserwatorium. Ale dzisiaj nie idziemy tam. Zresztą to obserwatorium jest jedną w ogóle z droższych, jakie widziałem. Złota godzina, mnóstwo ludzi. Chyba się wszystko zgadza. No i ten widok. Boziu, jak pięknie. Tu jeszcze małe porównanie. Widok na plażę. A tu Busan X The Sky. Czyli ten wielki budynek. No tak. Wyobraźcie sobie mieć biuro na górze tego budynku. Co to za widoki. Wiecie co? Stoję tak tutaj, leci muzyka i pomyślałem sobie, że to już kurde powoli koniec wyjazdu do busa. Bo trzeba się powoli pożegnać, no. Chyba mi się nie chce. Tak urosło, no, bardzo brzydka kalka, ale bardzo zaczęło mi się podobać to miasto. Z czasem tak naprawdę. I czuję, że jeszcze póki jest ciepło, to przejście się wieczorem nad plażą nie nudzi się, jest po prostu przyjemne. Zobaczcie na to. Kogoś wyprowadza, nie wiem, 10 psów? Gdzie zwierzęta są rzadkością w Seulu? A to jeszcze aż tyle razem. No więc w tle widzicie za mną ostatnie widoki na Busan. Jutro rano powrót autokarem, żeby nie mówić busem. Żeby się ładnie tutaj nie łączyło z busem. Muszę się upewnić, że mi statek nie poleci. Widzę, że właśnie się przesunął. Ale wiecie co, no, tak podsumowując, może Busan nie będzie moim ulubionym miastem w Korei, ale będzie na pewno jednym z ulubionych ogólnie, tak czy siak. Niesamowite połączenie azjatyckiego miasta z portowym i jakość plaży, też no, po prostu warunki, jakie to są, ilość miejsc, w których można sobie przyjemnie zjeść. No, może nie w trakcie czuszok, które oczywiście trochę to wszystko pokomplikowało. Ale mimo wszystko, komunikacja miejska, która jest do przeżycia, mogłaby być lepsza. Wiele miejsc, często związanych po prostu z przyrodą, czy widokowych, w których można się świetnie bawić. To tylko jedne z rzeczy, które mogłem w tym miejscu wymienić. Nie wiecie, ile razy powtarzałem to konkretne zdanie. Natomiast na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Szczególnie, jeżeli oglądaliście całą serię vlogów z Busan. 4-odcinkową. I na dzisiaj to tyle.
Trzymajcie się, cześć. A, no i na koniec jeszcze wspomnę, bo pewnie tego nie zrobiłem, że jest w tle i przez jakieś ostatnie minuty filmu była plaża, która się nazywa Heunde.